Cześć, tu Gosia z kanału Anatomia Jogi. Witam Was serdecznie. Dzisiaj w cyklu Na macie przy herbacie zaprosiłam Beatę Darowską. Beata jest moją nauczycielką jogi, moją pierwszą nauczycielką jogi i jedyną nauczycielką jogi, z czego jestem bardzo, tak, bardzo szczęśliwa. Tak. Wow. No tylko Tobie mówię nauczycielka, moja nauczycielka, więc myślę, że tak. Do tego wywiadu bardzo długo się zbierałyśmy. Zawsze coś stawało nam na drodze, więc bardzo się cieszę, że w końcu udało nam się spotkać. I chciałabym powiedzieć też, że Beata prowadzi Akademię Ruchu we Wrocławiu. Ja tutaj też często bywam, więc jeżeli macie ochotę przyjść do Beaty Szkoły, to też oczywiście zapraszamy. A teraz już przejdziemy do samego wywiadu. Z racji, że Beata jest moją nauczycielką, to też temat, który będę poruszała, to jest temat relacji nauczyciel-uczeń. Ty jesteś moją nauczycielką, ale ty też masz swojego nauczyciela i właśnie o niego chciałabym ci najwięcej podpytać. Okay. Ale zanim... Miałam szansę go poznać. Miałam szansę go poznać, ale udaję, że go nie znam. Jeszcze. Bo co nieco o nim wiem, ale nie chciałabym jakby moim spojrzeniem na niego jakby też wpływać na Twoją tutaj opowieść, więc może nie będę na razie nic mówić. Przejdźmy do tematu, zaczynamy. Przede wszystkim chciałabym się Ciebie zapytać, kiedy pierwszy raz znalazłaś swojego nauczyciela, albo kiedy... Kto pierwszy raz pokazał Ci asztangę? O, może tak powinnam zapytać. Tak, możesz tak zapytać. Pierwszy raz zobaczyłam asztangę jogę w wykonaniu Basi Lipskiej. I jest to niezwykle charyzmatyczna, inspirująca nauczycielka. Więc jak ona akurat w mojej szkole zupełnie wydawałoby się przypadkowe, co na pewno nie było oczywiście przypadkowe. Nie ma przypadków. Nie, dokładnie. Więc ona tutaj po prostu zorganizowała warsztaty. Nawet w nich wtedy nie uczestniczyłam, tylko naprawdę, tylko obserwowałam i po prostu doznałam naprawdę wielkiego olśnienia i stwierdziłam, że tak, to jest to, co bym na pewno teraz już chciała ćwiczyć. No i tak to się zaczęło. Basia Lipska była wtedy tutaj tylko gościnnie, wyjechała, no ale wtedy też były jakieś początki asztangi w Polsce, więc można było pomału z książek, gdzieś tam przy pomocy paru osób, które zaczęły po prostu tą asztangę jego w Polsce ćwiczyć, powoli tą ścieżką podążać. Nie było to proste. Na początku taką osobą, u której wiele osób się uczyło, był Radek Rychlik z Warszawy. Także byłam na kilku jego warsztatach, byłam też chyba na jakichś tygodniowych wyjazdach, więc jakby powoli próbowałam tą ścieżką podążać i od razu rozpoczęły się moje jakieś podróże, wojaże zagraniczne po to, żeby jak najwięcej się o tej jodze dowiedzieć. Nigdy wcześniej nie ćwiczyłam żadnej. Mhm. A jak trafiłaś na swojego, do tych teraźniejszego nauczyciela, czyli Johna Scotta? Albo czy pamiętasz pierwsze spotkanie z nim? Oczywiście, bardzo dobrze. Ja na Johna Scotta nie trafiłam tak od razu. Tak naprawdę po kilku latach już praktykowania asztangi i odwiedzania naprawdę wielu miejsc na świecie. Jak byłam na Bali, poznałam Prema Karlisi, to jest naprawdę świetny nauczyciel, też go gorąco polecam. Poznałam tam dziewczynę, która była uczennicą Johna Scotta. I ona mnie namówiła, to znaczy zainspirowała mnie tym, poddała taką myśl, że okej, szukasz nauczyciela, spróbuj Johna. Pojedź na warsztaty z Johnem Scottem. I jakoś tak się ułożyło, że on był chyba wtedy, bodajże to było na Majorce, tam robił takie tygodniowe warsztaty, ja się zdecydowałam, żeby na nie pojechać. No i w zasadzie to była... Od razu, jak po pierwszych zajęciach wiedziałam, że to jest to. Także John Scott jest taką osobą, która, mam wrażenie, ma bardzo indywidualne podejście do każdego ucznia. I w momencie, kiedy nastąpiło to spotkanie, to ja zrozumiałam, że on mnie widzi mnie jako osobę, widzi mnie jako osobę praktykującą jogę, ale też widzi mnie jako człowieka. A to jest bardzo ważne, nie? Nie, że nie widzi tylko korekty, którą ma zrobić komuś, tylko widzi, jak ten człowiek zmaga się w tej asanie. Ja też to odczułam. To znaczy, ja myślę, że on widzi dużo więcej, że widzi też, jak ten człowiek zmaga się w życiu ze swoimi rzeczami, bo to, jak człowiek zmaga się w asanie, jest też wynikiem tego, w jaki sposób funkcjonuje w życiu, jakie ma napięcia, gdzie kumuluje te napięcia. I ja zrozumiałam, że poruszając się w asanie, praktykując tą serię, to w momencie, ja jestem po prostu tak naprawdę
tak otwartą książką dla dobrego nauczyciela, między innymi właśnie dla Johna Scotta, który po prostu widzi mnie jako osoby. To mi się po prostu spodobało. Wiedziałam, że to jest ten rodzaj pracy, który tak naprawdę powinien charakteryzować dobrego nauczyciela, czyli bardzo, bardzo indywidualne podejście. I to jest właściwie to był ten moment, kiedy zdecydowałam, że będę za nim jeździć. Mhm. Także zaraz się zapisałam na kurs nauczycielski do niego, zrobiłam ten kurs, no i nadal za nim podążałam. No tak, my tutaj bardzo często za Beatą tęskniły, kiedy wyjeżdża za Johnem. Też teraz warto wspomnieć, że Beata uzyskała swój dyplom. Powiedz o nim coś. Właściwie nawet nie wiedziałam, że coś takiego jest, że tak powiem, przygotowywane, bo jak w momencie, kiedy zrobiłam kurs nauczycielski u Johna Scotta, to tych 200 godzin, to tak naprawdę uznałam, że to jest dopiero początek. Że to nie jest jakby koniec, zamknięcie pewnej drogi, tylko dopiero początek jakiejś takiej naszej współpracy. Stwierdziłam, że potrzebuję nadal być przy nim jak najczęściej, także jeździłam nadal na przeróżne warsztaty. No i w pewnym momencie John rzeczywiście zaczął, oprócz tego, że byłam takim uczestnikiem warsztatów, to zaczął mnie też powoli zapraszać do asystowania mu na różnych warsztatach, wyjazdach, co traktuję jako duży, że tak powiem, tutaj przywilej. I w tym momencie, w czasie ostatniego naszego pobytu we Włoszech, powiedział, że jakby otrzymuje ten certyfikat 500 godzin. Także jest to dla mnie duże wyróżnienie, a też jakieś docenienie też mojego zaangażowania w nauczanie. Dokładnie tak. A powiedz mi, co w Johnie jest takiego, że on tak strasznie przyciąga? Oprócz tego, że patrzy na człowieka jak na człowieka, a może nie wiem, czy coś bardziej Cię przyciąga, jeżeli chodzi o jego styl nauczania, albo nie tylko jako sposób bycia, jakim jest człowiekiem, ale w jakim, na co on największy nacisk kładzie w przekazywaniu swojej wiedzy na temat akademii? To znaczy na pewno pierwsze to jest to, że ma to, o czym powiedziałam wcześniej, że jednak najważniejsze dla niego jest indywidualne podejście do ucznia, czyli to nie jest jakiś schemat, którym on się posługuje. To nie jest tak, że on podchodzi do Ciebie tylko w tych asanach, gdzie podchodzi do wszystkich innych, prawda? To jest, podchodzi do Ciebie wtedy, kiedy wiadomo, że Ty potrzebujesz jego korekty, jego asysty. Także jest to naprawdę bardzo, bardzo indywidualne. Druga rzecz jest taka, że mam wrażenie, że jego podejście do techniki jest bardzo, bardzo logiczne. Czyli w momencie, kiedy on daje korektę, to ma ogromną wiedzę anatomiczną. Widzę, że to w jaki sposób daje korekty, ma naprawdę głębokie, głębokie uzasadnienie. I gdybyś o to zapytała, potrafi zawsze to wyjaśnić, nie ma tutaj żadnego przypadku i tak dalej. Także myślę, że te dwie rzeczy najbardziej mnie do niego przekonują. Odpowiednia korekta, taka anatomiczna, plus indywidualne podejście do ucznia. No i to, że jest bardzo zaangażowany w pomaganie innym. Właściwie muszę przyznać, że nie widziałam i to nie widziałam nauczyciela, który pracowałby, nazywam to pracą, ale który pracowałby tak ciężko. Po prostu biega od jednej do drugiej osoby, próbując pomóc jak największej liczbie osób. Mam wrażenie, że to jest też taka motywacja, która gdzieś tam kiedyś kierowała Patabim Joyce'em, który mówił o tym, że jakby wita wszystkich z ogromną miłością i próbuje wszystkich uwolnić od cierpienia. I to trochę tak jest, że w momencie, kiedy wszyscy tutaj praktykujemy, zmagamy się z tą asaną, to tak naprawdę nie do końca zmagamy się wyłącznie z asaną, ale też zmagamy się z jakimiś innymi rzeczami większymi, które wykraczają poza to miejsce w czasie, prawda? To są też nasze jakieś zmagania w życiu i tak naprawdę można sobie też pomóc w ten sposób, że po prostu praktykujemy jogę i teraz w momencie, kiedy dajesz korektę, to też ta korekta ma w jakiś sposób spowodować uwolnienie jakichś Twoich emocji, które gdzieś skumulowały się na poziomie ciała. I mam wrażenie, że John próbuje nas też jakby uwolnić od tego cierpienia. Ma naprawdę serce na dłoni i po prostu bardzo, bardzo duże zaangażowanie. Także powiem szczerze, że praktykując obok, asystując mu ramię w ramię,
to mnie to naprawdę bardzo inspiruje, bo widzę, jak on ciężko pracuje i to też wymaga ode mnie naprawdę dużego, wielkiego zaangażowania. Próbuję mu dorównać, a to nie jest naprawdę proste. Ale to też widać, jak wracasz od Johna, to masz nowe korekty. Zawsze przynajmniej ja staram się, jakby jak przyjeżdżam do ciebie, kiedy od niego wracasz, staram się również zainspirować. Dla mnie to jest bardzo odkrywcze, że jakby za każdym razem, kiedy wracasz z nową porcją wiedzy, z nowymi korektami, to rzeczywiście nie jest tak, że te korekty dajesz wszystkim. I to jest bardzo dla mnie takie cenne, że ja czasem, wiem, powinna mieć swoje driszti, ale po prostu czasem lubię cię obserwować, kiedy dajesz korekty i widzę, że nie wszystkim osobom aplikujesz, że tak powiem, tą samą korektę. To znaczy, że nie ma czegoś takiego, że jest jedna tabletka i wszyscy ją łykają na sali i nagle wszyscy robią tą samą asanę. I to jest dla mnie najbardziej takie... Jakby pokazuje właśnie ten przekaz, że to, czego John cię uczy, ty przelewasz na nas i to tak pięknie po prostu przechodzi z jednego miejsca. Nie, to jest zdecydowanie system indywidualny i ja mam wrażenie, że już powoli też uczę się takiego spojrzenia na ucznia, czyli patrząc na niego widzę, czego on potrzebuje, patrząc na jego, na wykonanie choćby powitań słońca przez niego, wiem, czego on będzie potrzebował w następnych pozycjach. Tak. Po tym, w jaki sposób on się rusza w tych asanach, ja już mogę przewidzieć, czego on będzie potrzebował dalej w trakcie wykonywania praktyki. Uczę się tego od nauczyciela, ale to też się pojawia w jakiś sposób automatycznie. Tak, z biegiem lat praktyki. Oczywiście, to nie jest tak, że John ma jakiś określony repertuar korekt, które stosuje w danej pozycji. To po prostu też rozwija się w zależności od potrzeb ucznia. Zresztą on cały czas podkreśla, że kiedyś Mysore właśnie istniał ten Research Institute, czyli tak naprawdę to poszukiwanie i nadal zresztą on traktuje to w ten sposób uczenia i staram się traktować to w taki sam sposób, jako w pewnym sensie poszukiwanie nowych rozwiązań, nowych korekt, nowych pomysłów na każdą osobę. Także myślę, że to w ogóle nie jest zamknięty system w tym względzie. Jeszcze chciałam poruszyć temat, który może powinnam dodać, że w zeszłym roku w kwietniu byłyśmy razem w Warszawie w Ashtanga Yoga Studio. Ty wtedy asystowałaś Johnowi, ja pojechałam razem z tobą jako uczeń po prostu, tym razem Johna Scotta. I jakby przed samymi warsztatami ja już od ciebie dostałam informację, że Gosia, rozliczanie, wiesz, musi być dobrze znane. I to była dla mnie bardzo duża motywacja i dla mnie to był też taki przełomowy moment w praktyce. Wydaje mi się, że to jest tak fenomenalne, że w końcu odrywamy się od fizyczności asztangi, z którą ona jest tak mocno kojarzona i zaczynamy przychodzić ten taki subtelny aspekt tej praktyki, tego właśnie rozliczenia w myślach tej, no w końcu tak się mówi o asztandze, jako o medytacji w ruchu. Tak, zdecydowanie. To znaczy ja właśnie staram się szerzyć tą wiedzę. Próbuję przekonywać wszystkich ćwiczących do tego, że praktykując właśnie w taki sposób możemy się uwolnić od, nazwę to cierpienia, bo tak naprawdę praktykując w ten sposób próbujemy sprawić, by asztanga yoga stała się naszą medytacją w ruchu. Ale ona nie będzie tą medytacją, jeżeli nie zaczniemy liczyć poszczególnych winias, czyli jeżeli nie spowodujemy, że dodamy do naszej praktyki mantrę. Tą mantrą jest kolejna sanskrycka liczba, czyli w momencie, kiedy wykonujemy nasze winiasy, winiasą nazywamy nie przejścia między pozycjami, tak. No właśnie, tylko ruch skoordynowany z oddechem, czyli w momencie, kiedy wykonujemy dany ruch, zaczynamy liczyć w sanskrycie, można to na początku rozliczać po polsku, i licząc te ruchy, traktujemy poszczególne liczebniki jako mantry. Mhm. Wtedy to skupienie pojawia się do wewnątrz. Nie jesteśmy tak bardzo rozproszeni i skoncentrowani na tym, co wydarza się poza nami, nawet w sali, obok. Nie zwracamy uwagi na osoby ćwiczące, tylko próbujemy podążać za kolejnymi liczebnikami i na nich koncentrujemy swoją uwagę. Nie wspominałam jeszcze Wam o tym. Beata w sumie od niedawna zaczęła jeździć po Polsce ze swoimi warsztatami, gdzie uczy, co to jest winiasa, gdzie mówi, jak praktykować właśnie medytując. I to jest naprawdę coś unikatowego w Polsce. I myślę, że powinnaś naprawdę zacząć mocno mówić o tym ludziom, że chcesz przenieść taką informację dla wszystkich i to jest naprawdę świetne. Ja się niezmiernie cieszę, że Beata jest moją nauczycielką i że tego mnie nauczyła i też dla mnie jest to bardzo wartościowe. Powiedz mi, jak wygląda taki warsztat? Czego uczysz? Bo może to wszystko, co powiedziałyśmy przed chwilą, nie było dla wszystkich takie jasne, co to znaczy liczyć winiasy.
No może to nie było jasne, ale ja się cieszę, że jest taka potrzeba, bo rzeczywiście szkoły zaczęły mnie zapraszać i to mnie bardzo cieszy, dlatego że mam wrażenie, że nagle pojawiła się taka potrzeba, żeby praktykować na troszkę głębszym poziomie, również na tym poziomie wewnętrznym, bo joga stała się też takim powszechnym dosyć systemem ćwiczenia ciała. No tak się stało, fitnessowa się właśnie, nie chciałam użyć tego słowa, ale rzeczywiście stała się tak fitnessowa, jest w każdym, w każdej szkole i tak dalej. I to jest okej, dlatego że przynajmniej to spopularyzowało jogę. Natomiast w tej chwili widzę, że pojawia się taka potrzeba, żeby dodać do tego, co praktykujemy, troszeczkę więcej głębi. Ludzie poszukują też informacji, która pomogłaby im, mam wrażenie, też nawet na poziomie podświadomym, poszukuję tej informacji, żeby ewentualnie po prostu spowodować, żeby ta praktyka wydarzała się też na tym poziomie wewnętrznym. Czyli w sumie jest tak, że w pewnym momencie zaczynamy czuć, że joga to jest coś więcej niż tylko rozciąganie. Dokładnie. I to jest ta głębia. No i do teraz w sumie nie było nikogo, kto by mówił o systemie medytacyjnym jako winiasie, liczeniu winias. Mam wrażenie, że tak. I teraz, kiedy ktoś otrzymuje taką informację, to mam wrażenie, przynajmniej po tych kilku ostatnich warsztatach, które gdzieś tam, na które zostałam zaproszona, mam wrażenie, że nagle po prostu wszystkim się szeroko otworzyły oczy. Że jest coś nowego. Że jest coś nowego, że to jest ta sama praktyka, to jest kolejny poziom. Że tak naprawdę można na tą praktykę spojrzeć w zupełnie inny sposób. I to tak naprawdę daje odpowiedź na wiele różnych pytań i po prostu załatwia wiele tematów. Bo w momencie, kiedy będziemy praktykować tylko na poziomie zewnętrznym, to po prostu, ciało może być sprawniejsze i tak dalej, ale często pojawia się frustracja. Zaczynamy się porównywać do innych, zaczynamy żałować, że nie zaczęliśmy ćwiczyć 5-10 lat wcześniej, bo wtedy którą serię bym teraz ćwiczyła, gdybym zaczęła i tak dalej. Mamy po prostu... Jeżeli będziemy patrzeć na jogę tak jak na te wszystkie wydarzenia, które dzieją się na tym takim zewnętrznym, w tym naszym zewnętrznym świecie i będziemy to klasyfikować, oceniać, porównywać i tak dalej, jeżeli zaczniemy ją właśnie traktować w taki sposób, to zamiast rozluźniać się, być coraz bardziej zadowoleni i szczęśliwi, będziemy sobie dodawać kolejne zadania, kolejne rzeczy, które do wypełnienia i tak dalej, i tak dalej. I to będzie nas jeszcze bardziej frustrować. A kiedy dodamy do tego ten pierwiastek taki wewnętrzny, to w tym momencie joga stanie się takim systemem medytacyjnym, relaksacyjnym i przyniesie nam naprawdę wielką ulgę w naszym życiu, niezależnie od tego, w jaki sposób praktykujemy. A czy masz takiego nauczyciela, na którego patrzysz i myślisz sobie, Jezu, ile on ma lat? Znaczy, ale nie, że oceniasz go, ile on ma lat, tylko się zastanawiasz, ile on ma lat. Staram się o tym nie myśleć, bo też mam wrażenie, że jednym z elementów tej praktyki to jest tak naprawdę, żebyśmy przestali sobie nadawać i sobie, i innym jakiekolwiek etykietki. Żebyśmy stając na początku maty po prostu zapomnieli o tym, że jestem za chuda, za gruba, nie potrafię tej pozycji, z tym mam problem, z tamtym, inni są lepsi i tak dalej, że tak naprawdę w życiu zewnętrznym mamy tak wiele po prostu sytuacji, że cały czas się do wszystkiego porównujemy i tak dalej, że w momencie, kiedy stajesz na początku maty, to wszystko staje się bez znaczenia. Ale wydaje ci się, że to tak z moich doświadczeń to wynika, że na początku wcale tak nie jest. Że na początku mamy właśnie to w głowie, to ocenianie się, że wchodzimy na salę i na przykład oni wszyscy już... Ja pamiętam moje pierwsze wejście na salę na Mysore, kiedy skończyłam połówkę serii, powiedziałaś, to chodź teraz, pokażę ci i przejrzałam na drugą salę. I pamiętam, że Monika robiła wtedy setu bandasana i patrzyłam, mówię, wow, nigdy tego nie zrobię. I wtedy, jak dołączyłam do grupy Mysore'owej, to już była osoby, które były bardziej zaawansowane już w praktyce, no to ja wtedy tak czułam, wiesz, to był ten moment takiego oceniania się. No wiadomo, zawsze na początku, bo tak naprawdę jeszcze nie wiesz, z czym masz do czynienia, prawda? Nie znasz tego, nie wiesz, jak to powinno wyglądać. Natomiast dobry nauczyciel zawsze ci da taką informację, że po prostu nie przejmuj się, że jest to proces. Wygląda, jest to proces. Po pierwsze, właśnie practice, all is coming, to się wszystko wydarzy. Najważniejsze, żebyś tutaj stanęła na początku maty i próbowała to
to wykonywać i że to się wydarzy, tylko że musisz jednak mieć też taką informację o tym, że to nie ma wielkiego znaczenia, jak ty w tej pozycji wyglądasz, prawda? Musisz starać się wykonać pozycję po prostu jak najlepiej z oddechem i tyle. Nie? Taka informacja, żeby po prostu przestać się cały czas oceniać i wybiegać na zewnątrz, bo to niewątpliwie bardzo przeszkadza wiedzę. A powiedz mi, ty jako nauczyciel, jak pracujesz z tymi osobami, które przychodzą do ciebie na salę, jeszcze nie do końca są przekonane, czy chcą praktykować jogę, ale co robisz takiego, może to jest dziwne pytanie, bo czasem chyba tego nie wiemy, ale co robisz takiego, że ci ludzie zostają? Bo ja jakby z mojej perspektywy wiem, że masz w sobie taką charyzmę i też bardzo mocno dopingujesz ludzi, żeby powiedzieć, że dokręcasz śrubę. Śrubę później. Ale słuchajcie, ja to na przykład bardzo lubię. Ja praktykuję teraz sama w domu, więc ja po prostu przyjeżdżam do Beaty po to, żeby ona mi te wszystkie śrubki powkręcała tak jak trzeba i wtedy jestem odpowiednio zmotywowana i praktykuję dalej. Ale czy masz jakiś taki, nie wiem, swój sposób na osoby, żeby przekonać je do tej praktyki? Czy wydaje ci się, że to jest tak, że osoba, która przychodzi, już po prostu musi być przekonana do tej praktyki? Nie, w ogóle tak nie myślę. To znaczy, myślę o tym, że ta praktyka generalnie jest naprawdę dla każdego. A mam wrażenie, że po prostu to, co ja im ludziom daję, to jest po prostu akceptacja. O, to jest bardzo dobre słowo. No, ja w momencie, kiedy zaczynają ćwiczyć, to ja próbuję po prostu im pokazać, że ich akceptuję z tym, z czym oni przyszli, czyli z tym ciałem, jakie mają, z tym, że potrafią coś zrobić, a tym bardziej, jak nie potrafią, że jest na to przestrzeń, że jest na to czas, że wszystko jest okej, że nikt ich tu nie ocenia, że nikt ich po prostu, nikt im tutaj nic złego nie zrobi, jak oni nie zrobią tej pozycji, że nie zrobić pozycji też jest okej, że wszystko przyjdzie w swoim czasie. Ja mam wrażenie, że ludzie nie mają takiej przestrzeni w swoim życiu i że oni często przychodzą dlatego, żeby się znowu to poczuć. Masz rację, jakby takiego poczucia, że wcale nie muszę. W ogóle nie musisz. Jesteśmy tak dokręcani na co dzień. Znaczy, nie wiem, czy do końca jest tak, że to my sami sobie tą dokręcamy tak tą śrubę, bo ja sobie na przykład sama dokręcam, czy ktoś inny nam tam tą śrubę tak podkręca, ale mimo wszystko przychodzimy mocno nasterowani tym poczuciem obowiązku. No staram się nie myśleć o tym właśnie w ten sposób, ale tak trochę jest. To znaczy myślę, że jak ludzie przychodzą tutaj, to też często mówią o tym, że no ale wiesz, ale ja nie potrafię tego i tego i tego, ja chcę ćwiczyć jogę, ale ja po prostu nic nie umiem. Ja mówię, no to w ogóle cudownie. No właśnie po to tu jesteś, nie? No przecież czego byś obracasz to. Czego byś się miała nauczyć, gdybyś wszystko już potrafiła, nie? To jest cudowny moment, to jest fantastyczny moment, że tutaj jesteś, fantastyczny moment w życiu, że chcesz to zmienić, nie? Nie umiem. Więc wydaje mi się, że akceptacja i też moje zadanie później jest, żeby jakby znaleźć potencjał w tych osobach, żeby spróbować poszukać ich potencjału i spróbować ten potencjał rozwinąć. To jest tak, żeby po prostu ludzie w momencie, kiedy przychodzą, też oni sami w gruncie rzeczy siebie nie znają. Teraz pokazanie im tak naprawdę, kim są, każdy jest po prostu wspaniały na swój własny sposób i pokazanie im tego powoduje, że po prostu dzieją się cuda, dokładnie. Super. Dziękujemy Wam bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa. Jej! I teraz jest dopiero cięcie.